Przysiedliśmy przy grobie Janusza Bukowskiego. No, i jego żony, Ewy Wawrzoń. Tak jest. Ja zacznę od pana Janusza, bo tutaj więcej mogę coś powiedzieć. Mhm. Oczywiście, jak państwo zobaczycie twarz, to pierwsze skojarzenie to będzie Janosik, Wróblik. Wróblik. Czyli członek bandy zbójeckiej Janosika. I powiem tak, mi kojarzy się też z taką świetną rolą, ale taka, która strasznie mnie bawi za każdym razem, kiedy ją oglądam. W filmie CK Dezerterzy, on gra jakiegoś takiego niemieckiego kaprala. Tak, który ich tam tresuje, tak, hymnu uczy. I tam jakieś małca apopleksji dostaje, czy dostaje w końcu tego ataku apopleksji prawie. Tak, Kowalewski tam wkracza i że go na obserwację wyślą. Wysyłają na obserwację. Ale wiesz co, Rafał? To, co najbardziej mnie zaskoczyło, bo przyznaję się, bo ja wiedziałem, że on jest aktorem dubbingowym, bo nawet on występuje gdzieś tam, nawet Bilbo Bagginsa w jakiejś, czy nie wiem, czy tej wersji kreskówki. Tak, czy, tak, czy nie, ten, to daje. Mniej znam. W każdym bądź razie listę filmów dla dzieci... Pokaźna, ogromna. Wręcz ogromna. Ja nie bardzo kojarzyłem tego aktora właśnie z takim... Z dubbingiem. No, dla mnie przede wszystkim pierwsze skojarzenie, nie będę ukrywał, i pan Janusz i pani Ewa to sąsiedzi. Mieszkaliśmy koło siebie na Powiślu. Syn Michał Bukowski, jeśli Michale to oglądasz, to cię serdecznie po latach pozdrawiam, prowadził ze mną w liceum kółko teatralne. Wystawiliśmy w Małym Dworku Witkacego, to był 97 rok w liceum Batorego. Tak jest, tak jest. I to byli moi sąsiedzi i z panią Ewą Wawrzoń, no Ewa Wawrzoń, proszę państwa, Dwa żebra Adama, taki film Morgensterna. Pani sędzia w Tato Ślesickiego. Było tych ról trochę, no ale dla mnie jednak przede wszystkim sąsiadka z pieskiem. Spotykaliśmy się w Parku Porazińskiej. Ona chodziła, ja chodziłem. Poprosiłem ją o wywiad. Udzieliła mi tego wywiadu. Jeszcze poprosiła, żebym jej książkę, drugą książkę Witolda Sadowego znalazł. Znalazłem, kupiłem jej w antykwariacie. I pamiętam takie najbardziej przejmujące, jak robiłem z nią wywiad, już u niej w mieszkaniu robiliśmy. I tak już poza wywiadem właśnie wspomniała, że no i widzi pan, powiedziała, i męża miała. Miałam od siebie o 3 lata młodszego, a i tak wdową zostałam. To pamiętam takie słowa. Specyfika, nie wiem czy naszego kraju wyłącznie, ale kobiety przeżywają na średnio statystycznie chyba 8 lat. Janusz Bukowski, dodajmy, była to śmierć bardzo nagła. Był jednym z ojców założycieli Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Pojechał do Pragi, do Czech, już nie Czechosłowacji, bo to przecież rok 2005. Pojechał do Czech na takie zebranie związkowe, no i niestety atak serca. I to też właśnie pani Ewa wspominała, że to no jak ktoś choruje, można się przygotować, a tu mąż jedzie na jakieś zebranie i nagle nie wraca. Serial jest lubiany i wydaje mi się, że nikt przy zdrowych zmysłach nie traktuje go jako serialu historycznego. Mhm. I te sprzed kilkunastu lat, te decyzje telewizji, wtedy kiedy rządził nią Bronisław Wildstein, żeby tego serialu nie pokazywać, spowodowały tylko jedno. Prawa kupiła inna telewizja i go pokazywała jak chciała. Więc też trzeba się nauczyć realiów kapitalistycznych i wiedzieć, że nie ma sensu czegoś zabraniać, bo pokaże to kto inny, po prostu lepiej na tym zarobi. Tak, tak, więc... bo tu nie chodzi o jakieś schlebianie gustom, jakim tego... To był serial rozrywkowy, a że płacił pewną pańszczyznę wobec ówczesnej sytuacji politycznej, no to jest jasne. Natomiast pan Konrad Nałęcki. Konrad Nałęcki, no właśnie, pomimo licznych tytułów filmografii, właściwie reżyser tego jednego serialu. No nie oszukujmy się, nie zrobił, ja no miałem kiedyś, chciałem obejrzeć takiego film, Wszyscy i nikt. Ojku, ale sznuda. Serial, chyba Ród Gąsieniców też jest jego, no też to wszystko. No Konrad Nałęcki okazał się być naprawdę, to był jego opus magnum, ci czterej tak. pancerni, no, ale też cudowna obsada. No teraz niedawno się nawet no, nie ukazała książka o Poliraksie. No zobaczmy, że właściwie ci, którzy grali w tym serialu, Pieczka, Janusz Gajos, Franciszek Press. Pieczka, Roman Wilhelmi Wiesław Gołas, Polaraksa. To się w tych kolejnych tak, po prostu ale mówię, że właśnie wszyscy ci główni bohaterowie, oprócz Włodzimierza Pressa, jak na razie, doczekali się już książek o sobie. Witold Pyrkosz. Tak. Więc Polaraksa to teraz niedawno. Natomiast
No Włodzimierz Press, ja może opowiem anegdotę. Włodzimierz Press grał, o moim koledze, Włodzimierz Press, czyli Grigori z czołgu Rudy 102, grał w Teatrze Żydowskim jeszcze w budynku przy Placu Grzybowskim w takim spektaklu Ruchele wychodzi za mąż. I został, no bo nie był aktorem Teatru Żydowskiego, więc grając musiał dostać swoją garderobę i dostał garderobę numer 102. I mój kolega Marcin Błaszak, pozdrawiam Marcina, jeśli nas oglądasz, pamiętam jak właśnie tak spotkaliśmy się pod tą garderobą, ja patrzę, że o, Włodzimierz Press jest w garderobie 102, a Marcin Błaszak do mnie mówi, zobacz, tyle lat minęło i jakie przywiązanie do numeru. Leonard Henryk Andrzejewski. Kolejny mistrz epizodu. Tak jest. A i tutaj te epizody, jak jest lista się rozwija nam, to widzimy tak. Furman, gospodarz domu. Tak. Powiedzmy jakiś taksówkarz, esbek. Tak jest. I tak jak ale... opracował do takich ludzi ludu, że tak, tak powiem. Ale fizjonomię też miał pan. Tak. Natomiast role kojarzą się tytuły dwa. Pan Wołodyjowski. Halim, czyli sługa Azji. Tak jest. Tuchajbejowicza. No i serial Dom. I serial Dom, tak, to jest był tata Zbigniewa Buczkowskiego, stary Lermaszewski, tak, stary Lermaszewski. No to chyba takie najsłynniejsze. Rodzina, przecież, można tak. No ale w tej niezliczonej ilości tych małych ról, które Leonard Andrzejewski grał, myślę, że Pan Wołodyjowski i Dom to są najbardziej takie, z których on jest kojarzony. To on dostaje w ogóle, to chyba jego głową tłucze Olbrychski kocioł, czy nie tak, jego? Tak, jego głową. Jego tak, głową. Bo tam była taka sytuacja, że on, król daje jakieś poddowodzenie tutaj Kmicica, bo on gra dwukrotnie. Nie Kmicica. Ale on tak samo gra, on gra i w Panu Wołodyjowskim. A bo teraz mówisz o Potopie, no tak, tak. On w Potopie się też pojawia, ale on tam się pojawia jako taki dowódca tych Tatarów. Tak. I on mówi, ty mi przysłany zostałeś tutaj do tego, do Olbrychskiego, mówi jako przewodnik albo coś, a ten mówi tak. I jak go złapał za głowę. No właśnie. No tak, no Leonard Andrzejewski, mnóstwo, mi się już mylą te jego epizody, ponieważ było ich wiele. To był też człowiek, tutaj mam napisane powstaniec warszawski, ale jeszcze warto też zauważyć, bo ty powiedziałeś człowiek z ludu, ale też można powiedzieć dla ludu, ponieważ Leonard Andrzejewski prowadził zespoły teatralne, amatorskie, recytatorskie. Teatry, tak, był jakiś teatr ludowy. Tak, tak, ale on też już jako aktor już czynny prowadził zespoły amatorskie, teatralne, więc to był taki człowiek, który niósł ten kaganek tej kultury, tej oświaty teatralnej właśnie między ludzi. Wiele, wiele ról, ale te dwie, o których mówiliśmy, to na pewno go rozsławią. No, serial Dom, to jest trochę jak 07 z Głości albo Alternatywy 4. Jak patrzę w internecie na program TVP, to na jednym kanale Dom się skończy, to na następnym się zaczyna. Tu się skończy znowu od nowa. Takich stałych, tak. I jest jakiś bardzo mocny sentyment do tych serial filmów. Kręcony w wielu seriach przez 20 lat. Pierwsze odcinki rok 1980, ostatnie 2000. No, fenomen. Fenomen. No, kiedy kręcono ostatnie, pan Leonard już nie żył niestety. Pan Roman Załuski, słuszny wiek, 86 lat, kiedy odszedł. Reżyser. Tak jest. I to jest reżyser takiego przełomu. Koniec schyłek PRL-u i początek na jeszcze. No, zaczynał wcześniej. Zaraza, Kardiogram, to początek lat 70. Okay. Nawet. Chodzi mi o te jego najpopularniejsze filmy, czyli Kochane przez kobiety. Nie tylko. Wyjście awaryjne. Wyjście awaryjne. Z tych wszystkich właśnie ja bym wyróżnił Wyjście awaryjne, bo chyba najbardziej z tych filmów to lubię. Pomoc ludzka nie zna granic, jak mówiła Bożena Dykiel w tym filmie. Miałem okazję też znaleźć kilka miejsc związanych z tym filmem. Tam pod Wrocławiem, bo tak, to było kręcone tam właśnie. Tak, tak. A powiem, że to właśnie to, ach, Karol, no to tak, że tak powiem, średnie. Tak? No. Znaczy, Roman Załuski jest na pewno reżyserem, który obok takich reżyserów jak z większym powodzeniem Jerzy Gruza, Janusz Majewski, a może z nieco mniejszym, aczkolwiek kultowym Marek Piestrak, prawda, Klątwa Doliny Węży, próbowali w Polsce kina tak zwanego gatunkowego. Czyli nie dramatów psychologicznych, tylko komedii, sensacji, horroru. No, horrorów akurat Roman Załuski nie kręcił. Skupił się głównie na komediach i w sumie też na kinie sensacyjnym, bo chociaż Zaraza opowiada o tej ospie we Wrocławiu, to w zasadzie w konwencji takiego właśnie filmu sensacyjnego. Tak. I wychodziło mu to dobrze. Właśnie, zapomniałem. Dobrze, że wspomniałeś właśnie o tym filmie, bo ten film rzeczywiście zrobił na mnie wrażenie. Ja wracałem do niego też.
W momencie, kiedy teraz były kręcone o tej powodzi, tak, to właśnie jakoś mi się skorelowały te dwa filmy ze sobą, no i tak, wróciłem, tak, do tego starego, bo tu Wrocław i tam Wrocław, tu jakaś klęska żywiołowa, tu też tam można klęska, no, oczywiście. I tak sobie obejrzałem ten film, na te czasy był zrobiony. Był zrobiony bardzo dobrze, tak, tak. Roman Załuski długo żył, ja z nim jeszcze miałem okazję przez telefon rozmawiać, go pytałem o jego dawną etiudę, ale już nie pamiętał. No odszedł w listopadzie zeszłego roku, spoczywa tutaj w takim kolumbarium na cmentarzu Brudnowskim. A jego filmy będą latami chodziły, bo przecież komedia małżeńska jeszcze, jakże tak, często powtarzana, z Englertem, z Ewą Kasprzyk, z Kolbergerem, z Wardeinem. Taka cała seria, tylko takie właśnie tych filmów. Życie, tak, to Kikogiel Mogiel, Wyjście awaryjne, Och Karol, lekkie rozrywkowe filmy z pewną drapieżnością obyczajową, bo tam przecież na gości i pikanterii nigdy u Romana Załuskiego nie brakowało, tak jest. No to będziemy powoli zmierzali do końca, ale jeszcze jedno miejsce. Kolejny mistrz epizodu. Tak jest. Pan Paweł Nowisz. Ja jeden, ale z jednej roli to po prostu, no, jak tylko sobie przypomnę tę scenę, to już mi się po prostu śmiać chce. To było w rozmowach kontrolowanych. Jest taka scena, gdzie nasz tutaj Ochucki tam gdzieś przemierza, jeździ samochodem, tak, tak, podjeżdża pod sklep, gdzie jacyś pijaczkowie się włamali i tam ormowcy właśnie czyszczą ten sklep, wynoszą jakieś tam dla siebie specjały, nie? Mhm. I właśnie tutaj pan Nowisz wchodzi do jego samochodu i każe się gdzieś wieźć w jakieś miejsce i mówi, patrz pan, naród kradnie na potęgę. Tak. I ja... daje mu wino, a ten mówi... Dziękuję, nie? Tym mówi dziękuję. Jak ja daję, to się mówi dziękuję i się bierze. I się bierze, tak jest. Ja pamiętam z kolei oczywiście go jako dyrektora FSO w Zmiennikach, kiedy Bronisław Pawlik przychodzi rozmawiać o tych samochodach dla WPT, ale no szereg takich właśnie epizodów, o, mówiliśmy o filmie Ćma, tylko tam jest dubbingowany przez Wiesława Drzewicza, ale ten facet z piwkiem, który podchodzi do Wilhelmiego, tak, w pociągu i mówi, że widział UFO. Takich ról było całe, całe mnóstwo. A na koniec Barwy Szczęścia. Serial, który ostatnio ma strasznego pecha, jest dziesiątkowany przez odejście aktorów, bo to jest Jolanta Lotte, to jest Krzysztof Kiersznowski, to jest Jan Pęczek, to jest właśnie Paweł Nowisz. Bardzo dużo aktorów z Barw Szczęścia jakoś tak odeszło, co dla widzów tego serialu jest pewnie bardzo smutne. Natomiast tak, no Paweł Nowisz, żona przeżyła go tam zaledwie bodajże niecały rok. Natomiast tak, oto jakieś pajęczynki nam się snują przy panu Nowiszu. Tak, tak. No my tu kończymy nasz spacer po Brudnie, prawda? Tak. Proszę państwa, no w naszych głowach kiełkuje już jakiś ogólny zamysł. Jak dalej nie tylko cmentarze. Jak będzie wyglądana kontynuacja tutaj naszej współpracy. Znaczy Michał będzie jeszcze robił też oczywiście odcinki bez mojego udziału, ale część będzie z moim udziałem. Myślimy o kolejnych projektach. I na cmentarzach, i nie na cmentarzach, ale na razie nie zdradzamy. Jak będzie pomysł, to wykiełkuje. Także co, żegnamy się serdecznie. Dziękujemy państwu za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł państwu do gustu, czy ta seria odcinków przypadła państwu, tak jest, do gustu. No i będziemy kontynuować. Ja ze swojej strony zachęcam, żeby naszymi śladami się przespacerować. Na cmentarzu Brudnowskim są wielkie, piękne drzewa i to jest po prostu wspaniały park do spaceru. Serdecznie zachęcam. Dołączam się. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia.